W ramach rozgrywek Superligi piłkarki ręczne Ruchu Chorzów wygrały na własnej hali z drużyną UKS PCM Kościerzyna. Przyjezdne postawiły trudne warunki i przez większość czasu dominowały na boisku. Zawodniczki Ruchu jednak w porę zareagowały i po bardzo dobrej końcówce meczu wygrały 30-25. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po zespole z Kościerzyny i nie zareagowaliśmy dobrze na ten mecz. Za mało było koncentracji, za mało było zaangażowania od samego początku i dopiero sytuacja wymusiła to, że zaczęliśmy grać lepiej, zaczęliśmy grać normalnie, zaczęliśmy grać tak jak na treningach i to przyniosło efekt i możemy się cieszyć z trzech punktów, ważnych trzech punktów. Ten początek drugiej połowy jeszcze nie był dobry. Potem złapaliśmy fajny moment grania, 12-15 minut, gdzie naprawdę super wszystko udało się realizować i to przyniosło jakąś tam przewagę, dwóch, trzech bramek i do końca udało się to dowieść i spokojnie wygrać. Na początku to było ciężko się obudzić, ale po drugiej przerwie, którą trener wziął, to wzięłyśmy się za siebie i jakoś tak obudziłyśmy się. Dzisiaj był plan, żeby odczarować tą naszą halę, żeby zagrać dla kibiców, którzy pomimo tak pięknej pogody wybrali mecz, a nie spacer. I tutaj bardzo im na pewno dziękujemy i myślę, że było warto. Myślę, że to było wspaniałe widowisko i oby więcej takich meczy. Wydaje mi się, że to już nikt na hali nie wierzył w to, że możemy wygrać, ale jak widać, taka rzetelność, skrupulatność i mega serce daje pożądany efekt. Niedzielne zwycięstwo było ważnym krokiem w kontekście walki o utrzymanie. Obecnie drużyna niebieskich zajmuje 9. miejsce w tabeli, a od strefy spadkowej dzielą ją 4 punkty. Na własnym parkiecie mieliśmy trochę kryzys, te mecze nie rozgrywaliśmy dobrze. No mniej więcej tak jak dzisiaj do 25 minuty, więc cieszymy się ze zwycięstwa. Bardzo ważne punkty, które dają nam troszeczkę spokoju w walce o utrzymanie, więc miejmy nadzieję, że wykorzystamy to pozytywnie i tą ligę utrzymamy dla Chorzowa. Skoczyłyśmy na trochę punktów, w przeciwnym wypadku, gdyby Kościerzyna wygrała, nas przeskakuje i tracimy to bezpieczne miejsce. Teraz możemy złapać taki lekki oddech, ale oczywiście nie możemy się rozluźnić, bo te mecze w tej fazie są bardzo ważne i każdy jest o to, aby się utrzymać bez barażu. Kolejne spotkanie w ramach rozgrywek Superligi KPR Ruch Chorzów rozegra 14 kwietnia na wyjeździe z drużyną KPR gminy Kobierzyce.